oczywiście jest drugi taki dokument, któryśmy wygenerowali. Pierwszy z roku 2006, jeśli dobrze pamiętam, to był dokument, który pierwszym takim oficjalnie audytowanym, robionym przez dużą firmę na polskim rynku. Ten jest drugim, znów audytowanym, znów no, zawierającym, myślę, taką bardzo, bardzo z jednej strony stranną, łatwą do strawienia, a z drugiej strony też szeroką wiedzę na temat tego, co robimy i z czego jesteśmy dumni, bo rzeczywiście prawda jest taka, że ja osobiście zawsze uważałem, że ta część CSR-owa jest wartością dla spółki, dla jej pracowników, no i przy okazji również dla jej zarządu. Wydaliśmy raport rzeczywiście za 3 lata, po raz pierwszy tak długi okres. To drugi taki raport, pierwszy to był 2006, teraz 2007-2010. Korzyści dla firmy są tak naprawdę przede wszystkim wewnętrzne, bo ja jestem przekonany, firma jest przekonana o tym, że pracownicy oczekują od nas odpowiedzialności, oczekują pracy w firmie, która dba o klienta oczywiście, dba o środowisko, dba o to, żeby ten ekosystem społeczny, w którym działa, był przez nią traktowany jak najlepiej. To motywuje, bardzo mocno motywuje pracowników. Posiadanie strategii CSR-owej i wdrażanie i możliwości tworzone przy okazji, bo CSR to wolontariat, CSR to rozwój takich bardzo często indywidualnych zainteresowań pracowników i to rzeczywiście ma duży wpływ na motywację i również na decyzje kandydatów do pracy, bo dzisiaj coraz bardziej nasi HR-owcy mówią, że przy rekrutacji pytanie o odpowiedzialność społeczną, o wolontariat się pojawia. Na zewnątrz tu nie chodzi o komunikację, czyli CSR nie służy nam jako narzędzie reklamy, natomiast na zewnątrz to jest, myślę, z czasem długofalowo szacunek klientów, szacunek tak zwanych interesariuszy wszystkich tych, którymi firma oddziaływuje, również dostawców, bo odpowiedzialny biznes to jest ten, który też odpowiedzialnie rozmawia ze swoimi dostawcami, więc długofalowo to chyba pozycja najbardziej, to zyskuje na tym taka pozycja firmy jako firmy dobrej. Dobrej nie tylko dlatego, że generuje przychody, zyski, dobrej nie tylko dlatego, że dostarcza dobre produkty, ale też dobrej dlatego, że dba o to, żeby się dobrze zintegrować w społeczeństwie.